Witamy serdecznie, jesteśmy na seminarium w Changim u Tomka Drwala, gdzie przyjechał Dan Lister i również w towarzystwie wspaniałego zawodnika Janka Bachowicza. Witam wszystkich. Powiedz mi, skąd się wziął pomysł organizowania tego i jak się z Tomkiem dogadaliście? To znaczy to Tomek na to wpadł, bo dowiedział się, że Dean będzie krążył po Europie i robił seminaria. No, znamy Deana od paru lat, bo poznaliśmy go trenując w Stanach, tam był naszym trenerem od parteru, no i kontakt się zachował, no Tomek go zaprosił, no i efekt był widoczny dzisiaj. Dużo ludzi, fajnie było. Impreza się udała, jeszcze wracając do okresu w San Diego, chyba miło to wspominasz, co te treningi jednak, wiesz, na takim poziomie wysokim, gdzie zawodnicy z UFC, no przeplatali się, zawsze byli pod ręką i powiedz mi, czy wracając pamięcią do tamtych czasów, czy jesteś w stanie powiedzieć, że się czegoś nauczyłeś tam? No na pewno, bardzo dobrze to wspominam, pokazali mi jak trenować, jak to robić i miło i źle, bo też w pobycie w Stanach rozwaliłem kolano, no nie, ale... No, ale nie, na pewno i chcę też wrócić do Stanów, także na pewno dużo mi to dało, dużo z tego wyniosłem, dużo zapamiętałem i tylko, no, gdyby nie to kolano, to same plusy. Miałeś kontuzję w Stanach, potem chwilę nie walczyłeś, bo pół roku. Wróciłeś, no i pamiętamy walkę o pas mistrzowski na KSW z Kameruńczykiem Sokoju. Niestety się nie udało, dlatego że no, te low kicki bardzo poczułeś. Poczułeś i nie wyszedłeś do trzeciej rundy. Wszyscy to pamiętamy. Natomiast już nie będziemy o tym rozmawiać, bo kolejną walką rewanżową spotkaliście się na KSW 17. I wyszedł inny Jan Bachowicz. No tak, no w tej pierwszej walce to nie byłem ja, byłem źle ustawiony po prostu do tej walki. Początek pierwszej rundy zniszczył mi nogę i tylko siłą woli dotrwałem do końca drugiej rundy. Potem już było za dużo tego, już nie dałem rady. No a w tym rewanżu byłem inaczej przygotowany, inaczej nastawiłem się na walkę, no i efekt widzieliście. No tylko jedyny właśnie, co mogę jeszcze wrócić, że w drugiej rundzie mi odcięło, ale to był wynik złej rozgrzewki w szatni. Tylko tyle. No. Ale ogólnie cała walka fajnie. Przypomnijmy tylko, że to było tak, pierwsza runda, wyszedłeś od razu inicjatywą. Od razu w pierwszej rundzie wyleciałeś do Sokoju, byłeś aktywny, nogi poszły, low kicki. Trzecia runda, połowa trzeciej rundy, dokładnie to pamiętam. Lewy prosty, po którym pocałował deski. Doskoczyłeś, no i próbowałeś dokończyć walkę. Powiem ci, dlaczego o tym w ogóle rozmawiamy. Dlatego, że spotkaliśmy się tutaj po tym czasie. Długo się nie mogliśmy spotkać tak naprawdę, bardzo długo. A z okazji takiej, że mamy dla ciebie mały upominek i tak naprawdę wszyscy bardzo doceniliśmy tą walkę i w związku z tym chciałem tutaj wręczyć od MMA TV. Ta walka została nazwana walką roku 2011 roku. Janek, dziękujemy ci pięknie i życzymy ci jak najwięcej takich walk w takim właśnie wykonaniu. Dziękuję bardzo i będę się starał, aby każda moja walka była najlepszą. Wiem, że to nie jest możliwe, ale dziękuję bardzo za uhonorowanie, bardzo mnie to cieszy. No i co? No dzięki wielkie, no. Co mogę powiedzieć? Cieszę się bardzo. Mi się również cieszy. Mi od razu powiedz mi tylko, jak to wygląda teraz z tobą? Co będziesz robił? Jakie masz plany? Nie? Zbliża się KSW 20 gala. Zobaczymy cię na niej, czy cię nie zobaczymy na niej. I powiedz o tym troszkę. No zobaczycie mnie na 99%, jeżeli się coś nie wydarzy, odpukać w niemalowane, nie ten. No mam zamiar się trenować do tej walki, no co mi zostanie. Chcę wyjechać właśnie do Stanów na miesiąc, potrenować. Wiem, że będę miał bardzo dobrego przeciwnika, także bardzo się cieszę, już się naprawdę nie mogę doczekać. Jestem głodny walki, jeszcze widząc właśnie poprzednią galę 19 KSW. Tylko właśnie już się po prostu nie mogę doczekać, chcę walczyć. No. Także mówię, będzie dobry przeciwnik i mam nadzieję, że kolejna mega walka. Powiedz nam tylko, czy przeciwnik za wielkiej wody? Za wielkiej wody. Kanada, Stany? Stany. Stany, na pewno weteran lub aktualny uczestnik któryś z dużych organizacji. No, wystarczy tyle. Fajnie. Janku, no to cóż, no, przygotowania cały czas jesteś w formie, tak trenujesz, jak u ciebie, powiedz, jak wygląda przygotowanie? Jeszcze trenuję nie na 100%, na razie robię siłę, taką typową siłę i trochę techniki. Cały czas się ruszą, ale nie na 100%. Jeszcze tak powiedzmy pół miesiąca będzie właśnie takiego treningu, no i później już zaczynam już pod tą walkę konkretnie się szykować. Czyli tak zwany ten BPS, bezpośrednie przygotowanie, tak? No dobrze, w takim razie co, no trzymamy kciuki, mamy nadzieję, że niedługo na KSW 20 się zobaczymy i znowu będziemy mieli taką okazję, jak dzisiaj, wręczyć ci dyplom.
postaram się i do zobaczenia. Dzięki za wiedzę. Do zobaczenia, dzięki. Seminarium u Tomka Drwala, na którym się zjawił światowej klasy Glapre, Den Nister. Witaj, Den. Witam was. Can you tell me something about your tour, you know, some couple of words about it? Yes, you know, big thing about my life is always been traveling. I enjoy it. This is a very busy tour for me. I think it's like 12, 13 countries just going to. I think I have another 12 days. I still have to go to Russia and Sweden. And Monday, Tuesday, I'll be back. I'll be in Warsaw. I'll be in Poland for two more days. Just traveling around the world is something I enjoy. And it seems like, you know, when you travel too much, you wish you were home. And when you're home, you wish you were traveling. So right now, I'm kind of getting homesick. I want to be home in my own bed. But I never really get sick of traveling and seeing new things, meeting new people. So it's something I like to do. Is this your first time in Europe? Europe, no. First time in Poland. I've been to about 35 countries already. So this is first time here in Poland, first time in Krakow. It's nice. Do you like it? Yeah, having a good time. It's so far in all of Europe, it seems like the, you know, I speak a couple languages, but of course I don't speak Polish. And it's like the people here are more patient to try and speak English with you or something if you don't understand, versus some other places, they're not very patient. So it's kind of cool. I come here and I'm getting around communicating better than most places. What about the work with Tomasz Drwal, and what about the staff here? Are you happy about it? Are you happy because there was a lot of people here? Yeah, it's good being here. Seeing my old friend Tomas, you know, we were training together twice a day, every day, for a long time in San Diego. He came in, met him a few years ago. He's definitely been a real good friend from the start, and so it's really good to see him and to see his gym he's building right here. I don't really have much more to say than that. Just as far as it's good to see my friend, you know, for a long time. What about you now, and what about your career? Because you had some break after the UFC. Then you went and you won the Abu Dhabi. Well, it's good. You know, when I won ADCC last year, you know, no one thought I could do that. So it was kind of good just to make people surprise people. And now I think that people will not underestimate me next year, so I'm going to train very hard for 2013 ADCC. I don't know what it's going to be, but I'll be ready for that. I'll be in very good shape to defend my title again. As far as MMA, I want to get back into it for sure. I just had my last fight, my comeback fight, about 1 month ago. It was in Ireland. I fought like a hometown hero, tough guy. I fought him. I won and definitely got my feet wet again. I'm ready to get back in there. I think I'm going to go up a weight class because I'm getting older, and when I cut 30 pounds, it just kicks my butt right now. When I cut like 15 kilos, it's too much for me to cut, you know, weight. So I think I'm going to maybe go up to 93 kilos, possibly, and try that weight division out. Okay, what about now? Teaching people how to fight, how to make the tips from grappling and all the things that you are really the best in? Yes, you know, right now I am keeping attention for future fights and stuff, but I've really formed a lot of new things as far as, you know, I'm building a website. I have a full seminar schedule. I have a great gym in San Diego, California called Victory MMA. It's incredible. So I really am not going to be neglecting anything involving my students or teaching. It's something I like to do. I'm always going to do that until I die. I'm never going to really retire and just, you know, get fat and sit somewhere and, you know, do nothing. I want to always work and be teaching. It's something I feel I'm good at. I feel it's something I'll always enjoy doing. So that's something I've really worked at a lot is developing, you know, my seminar schedule, my teaching, and it's all developing really well. Do you work with other fighters in Europe also, in other countries? Europe, I have guys like Peter Sobota from Germany. Yeah, we know them because he's half Polish also. Yeah, I gave him his brown belt actually. So he's one of my guys, good friend. And let's see, we got guys, Pascal Kraus, he's from Germany. He was training. Peter. Yeah, saying hello to Peter and Pascal. Also. That's right, crazy guys. I think Pascal is more training in like, I don't know,
Milwaukee or something like that. But he was training with us for a long time. I wish him the best. Hopefully I'll see him back. We have fighters from Sweden, from France, from a lot of places, UK, that come and train with us periodically. So it's something that I'm also going to invest or maybe have my gym open up a fighter house. So when people come to San Diego to train with me and my team, they're going to have an affordable place to live instead of wasting a lot of money on hotels. So I'm trying to organize that right now as we speak. What do you think about the Polish MMA, about, you know, the events that we have here? And would you try to start in one of them? Yeah, I would love to, actually. You know, when I just fought in Ireland, it was nice, it was cool, but I like the energy over here. It seems like it's really popular over here, more than I've seen anywhere in Europe so far. So I like the energy, and on the mat here, it seemed like the people on the mat had a higher level of knowledge than most places in Europe. So it's, the energy is good. If the fans appreciate fights and high level performances, I'm down for it for sure, definitely. So you never know, maybe you'll see me back in Poland sometime soon. Maybe we're going to see you here. So thank you for interview, and I wish you good luck in the future, in your fights and in your training camp. Thank you. And I'll hopefully see everyone back here. Jesteśmy po seminarium z Lenem Listerem. Witaj, Tomku. Cześć, Michał. Dużo ludzi było, z tego co widziałem. Wszyscy ćwiczyli. Len powiedział nawet, że mamy dobry poziom, jeżeli chodzi o Europę. Że chłopaki mają dobrą technikę. Myślę, że wiesz, jeżeli chodzi o to, jak było, to opinie uczestników zweryfikują to wszystko. Natomiast ja jestem zadowolony, bo ludzie dopisali, była fajna atmosfera, były fajne, ciekawe dźwignie. I myślę, że to nie pierwsza i nie ostatnia tego typu impreza u nas w klubie. Powiedz mi, jak tu chodziłeś, kontrolowałeś wszystko od strony organizacyjnej bardziej niż techniczno-zawodowej. Jak się na to zapatrujesz? Myślę, że ja się cały czas tego uczę. No, to jest taki, każde takie wydarzenie jest jak gdyby lekcją, z której po prostu zawsze widzę, gdzie były błędy, co trzeba poprawić, co trzeba zrobić lepiej. No i myślę, że wyszło to całkiem ładnie. Wszystko poszło sprawnie. Troszkę może nie mieliśmy takich środków do promocji, jak chcielibyśmy, ale ludzie to pisali i było fajnie. Czyli biorąc pod uwagę jakby stronę marketingową, to i tak uważam, że osiągnąłeś sukces, tak? Udało się ściągnąć tylu zawodników. Czy to Michał Kita z wagi ciężkiej, czy Przemysław Biskup, Balon, Jan Błachowicz ci asystował przy tym i on akurat razem z Lenem Listerem był tłumaczem i tak naprawdę też w parterze pokazywał nam co i jak. Powiedz mi, jakie plany teraz, Tomek? Czy jest już nawiązana współpraca z kimś i wiesz już, kogo będziesz ściągał teraz? Myślę, że jeżeli będziemy mieć jakieś plany, na pewno stacja czy portal MMA TV, z którym ściśle współpracujemy, któremu chciałbym też serdecznie podziękować za udostępnienie miejsca o informacji z Dinem, z seminarium. Natomiast jeżeli chodzi o plany, no na razie ochłońmy jeszcze kilka dni, na wcześnie jest za wcześnie na to, żeby już myśleć o następnym. Usiądziemy w poniedzieli, sobie porozmawiamy sobie na spokojnie, przeanalizujemy, co było dobrze, co było źle i myślę, że mamy już na oku pewną osobę, ale zanim z tym wypalimy, musimy sobie przeanalizować pewne rzeczy. Tomek, wszyscy wiemy, masz 11 nokautów. Wydaje się, tylko Mamet Khalidow w tej chwili ma tą samą ilość co ty. Jesteś stójkowiczem i lubisz zakończać w ten sposób walki. Dean, Grapprel, czy wczoraj na ścisłym spotkaniu tutaj między wami świeżyłeś sobie jakieś techniki? No właśnie po to było to spotkanie, żeby odświeżyć te techniki, które trenowaliśmy razem w klubie Victory w San Diego.
No i tak jak mówię, to są takie parter akurat no, może nie jest moją najsłabszą stroną, bo zawsze staram się wyrównywać te słabe punkty. Natomiast no, mając tutaj trzykrotnego zdobywcę ADCC, no nie wiem, no, to było niestosowne nie wykorzystać i nie przypomnieć sobie pewnych rzeczy i też nie były to pewne rzeczy, tylko też niektóre były całkiem nowe, które już tam gdzieś, to znaczy nowe, no to są po prostu różne wariacje różnych dźwigni, różnych przejść i to wczoraj robiliśmy, po prostu bawiliśmy się techniką.